Halo, halo, cześć, witam was bardzo, bardzo serdecznie w kolejnym filmie z Fortnite'a na moim kanale. Dzisiaj pokażę wam wyzwania z drugiego tygodnia sezonu 9. Ale zanim to, pamiętajcie oczywiście o kodzie twórcy. Wpisujecie tutaj profi, potwierdzacie i kupujecie Johnny'ego Wicka. Tak, są wyzwania już też z Johnny'em Wickiem, jest oddzielny tryb. Przed chwilą, dzisiaj to weszło. Więc, jak widzicie, można też sobie takie coś odblokować. Dobra, przejdźmy do wyzwań tygodniowych. Tydzień drugi, oczywiście za 4 dowolne wyzwania otrzymamy expa. Użyj wentylatorów w różnych meczach. Czyli po prostu to, co jest wszędzie, tak naprawdę na całej mapie. Żaden problem, żeby to zrobić. Chyba. Tak mi się wydaje, że to są te wentylatory, które są przy platformach. Kolejne. Etapowe, wyląduj na butnym brzegu, bardzo łatwe zadanie, 5 etapów różnych, trzeba wylądować po prostu na butnym brzegu i gdzieś później na następnych 4 miejscówkach. Kolejne, lifty przeciwników na słonych stopniach lub w szemranych szybach. Też moim zdaniem proste zadanie, chociaż no, na szemranych szybach i na słonecznych stopniach strasznie trudno będzie kogoś zlikwidować, musicie najprawdopodobniej mieć warto, żeby wam się tam strefa zamykała w tym miejscu i kogoś spotkacie wtedy, więc eliminację 3 dacie radę zrobić, ale będzie to moim zdaniem trudne troszeczkę. Kolejne, zadaj obrażenia przeciwnikom z pistoletów. Super ekstra zadanie, nikt normalny nie używa pistoletów, więc 500 damage'a na pewno każdy zrobi. Chociaż najprawdopodobniej na trybie Johnny Wick będzie tylko pistolecik, więc jeśli się nie mylę, to można w sumie to zadanie na tym trybie zrobić. Odwieź duży telefon, ogromny fortepian i trofeum gigantycznej tańczącej ryby. To będzie oddzielny filmik do tego nagrany, więc jak coś, to zachęcam was do sprawdzenia oddzielnego filmiku, który jest oczywiście za chwilę też na kanale. Przeszukaj skrzynie w różnych nazwanych lokacjach w jednym meczu. 3 skrzynki w 3 różnych miejscach. Myślę, że każdy sobie da radę, to nie jest jakieś trudne. Wyzwanko i ostatnie, etap pierwszy z 3 zlikwiduj przeciwników z odległości co najmniej 50 metrów, 100 metrów i potem 150. Tak wyglądają zadania w tym tygodniu, nie są one jakieś trudne. Oczywiście pamiętajcie, że są już też Fortbite'y u mnie na kanale nagrane, więc odsyłam was też do filmiku z pierwszego tygodnia Fortbite'ów. Tutaj oczywiście trzeba też ekran wczytywania będzie odblokować, ale to też będzie na temat ekranu wczytywania oddzielny filmik. Dziękuję wam serdecznie za oglądanie, pamiętajcie o kciuku w górę, subie na kanale z dzwonkiem oczywiście, wbijajcie na streamy, gdzie robimy właśnie te questy, są też customy, gry z widzami. Trzymajcie się, do następnego filmu. Cześć!